Dobry Państwu, nazywam się Andrzej Przybyła, jestem wójtem gminy Kościan. Gościmy na terenie oczyszczalni ścieków w Racocie. Drodzy Państwo, przygoda naszej gminy z odnawialnymi źródłami energii rozpoczęła się 5 lat temu. Z pomocą firmy Doeco z Krakowa złożyliśmy wniosek na tak zwany projekt parasolowy. W wyniku tego projektu ponad 300 mieszkańców naszej gminy na swoich posesjach zainstalowała swoje instalacje fotowoltaiczne o mocy niespełna 1,5 MW pików. Te doświadczenia, kolejne działania związane z eskalacją wojny na Ukrainie spowodowały duże zamieszanie, jeżeli chodzi o ceny energetyczne, o bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego podjęliśmy kolejne działania, aby tutaj zabezpieczyć mieszkańcom, ale również na potrzeby samej gminy Kościan zabezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Gmina Kościan dzisiaj posiada już prawie 200 kWh instalacji fotowoltaicznych. Daje to nam w skali roku około 200 MWh energii elektrycznej odnawialnej. Aby wyjść naprzeciw tutaj oczekiwaniom mieszkańców, zdecydowaliśmy się założyć spółdzielnię energetyczną dla gminy Kościan, ale równolegle prowadzimy również działania w temacie przygotowania spółdzielni energetycznej dedykowanej dla naszych mieszkańców, dla rolników, dla małych przedsiębiorców. Jesteśmy już na etapie formalnym zgłoszenia tej spółdzielni. Ta spółdzielnia daje możliwość naszym mieszkańcom korzystniejszych warunków ekonomicznych, jeżeli chodzi o pozyskaną energię. W pewnym sensie też w dużym stopniu niezależność energetyczną, ale również daje możliwości występowania o środki pomocowe unijne w ramach spółdzielni energetycznej na rozbudowę swoich instalacji, budowę nowych magazynów czy pomp ciepła. Najbliższe nasze spotkanie w tym temacie 24 października. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby rozbudować swoje instalacje bądź też poprawić sobie tutaj ekonomię korzystania z tych źródeł. Ja tutaj zachęcam serdecznie wszystkich, bo naprawdę warto w to wstąpić, ponieważ obecny system rozliczania energii elektrycznej no nie jest w mojej ocenie korzystny dla mieszkańców. Sprzedaż energii przy bardzo niskich cenach w danym momencie nie zachęca do inwestowania, natomiast włączenie się do spółdzielni w pewnym sensie daje nam taki komfort magazynowania energii, nadwyżki energii, której nie jesteśmy w stanie skonsumować w operatorze Enei. Natomiast w 60% nad wyprodukowana energia oddana do sieci może być przez nas skonsumowana w ciągu 12 miesięcy. Myślę, że jest to dobry kierunek i ten kierunek pozwoli nam tutaj i Państwu zminimalizować koszty energetyczne, ale równocześnie zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców naszej gminy. Zgodnie z zapowiedziami w połowie 2024 roku ceny prądu zostaną uwolnione. A według szacunków część z nas dostanie znacznie wyższe stawki. Ale czy na pewno czeka nas zderzenie z wysokimi rachunkami? Tam, gdzie ludzie współpracują, każdy ma wpływ na przyszłość. Tam energia nie jest już tylko towarem. To wspólny zasób, który razem tworzymy. Zapisując się do lokalnej spółdzielni energetycznej, w skrócie LSE, przyłączasz się do oszczędności i swojej niezależności. LSE umożliwiają znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla swoich członków, a dzięki nowym przepisom pozwalają wytwórcom na obrót energią we wspólnocie. Bez koncesji? Po sąsiedzku. Możliwymi do wykorzystania w LSE instalacjami OZE są fotowoltaika, magazyny energii, farmy wiatrowe, biogazownie, a nawet małe elektrownie wodne. Nie zwlekaj z budowaniem przyszłości na naszych lokalnych i pewnych zasadach. Dołączając do LSE, nawet przez internet, masz możliwość skorzystania z grantów i wsparcia dla lokalnych spółdzielni energetycznych.
Bądź tam, gdzie ludzie współpracują. Wejdź na lse.pl i zapisz się do lokalnej spółdzielni energetycznej już dziś. lse.pl